Witam serdecznie. Dziś nagram dla Państwa film o moich dwóch maseczkach z kawy. Ja bardzo lubię pić kawę, więc mam tutaj właśnie kawusię przygotowaną, którą sobie zwykle w ciągu dnia piję. Ta jest akurat z mlekiem, ale to nie przeszkadza. Z tej kawy zostają nam później takie właśnie fusy, tak? Te troszeczkę mają mleka, bo ja akurat piję kawę z mlekiem, ale to nie ma w tym żadnego problemu. I właśnie z takich fusów z kawy ja wykonuję dla siebie dwa rodzaje maseczek, które używam, aby pielęgnować moją skórę twarzy i całego ciała. Do pierwszej maseczki, tej tu właśnie, będziemy używać fusów z kawy. To są, kupuję kawę w ziarenkach i ją po prostu mielę. Można zmielić i w mlynku ręcznym lub elektrycznym. Tu mamy oliwę z oliwek, a tu mamy cynamon. Cynamon, każdy wie doskonale, do czego służy. Służy również do kulinarnych zadań w kuchni, ale także właśnie ja go używam do maseczki na twarz. No i nasze ziarenka kawy, które są w tym momencie bardzo ważne. Kupuję kawę organiczną, kawę, która jest ekologiczna i organiczna, tak żeby po prostu potem używać ją właśnie do celów kosmetycznych. Z tego co pamiętam i z tego co wiem, to nasza kawa, którą sobie kupujemy, aby także pić ją, jest bardzo korzystna, żeby ją używać też w kosmetyce. Pobudza krążenie, dodaje energii, ujędrnia i skutecznie też złuszcza, bo tutaj akurat tą maseczkę, którą będziemy robić, to jest taka maseczka peelingująca, którą można użyć na twarz, jak również można użyć na całe ciało. Także używana jest po prostu do pielęgnacji ciała, twarzy. To bardzo ładnie złuszcza i wygładza naskórek. Jeżeli Państwo sobie zrobią taką maseczkę, to na pewno po wykonaniu tego zauważycie różnicę na Waszej skórze. Cynamon, który tu mamy, jest stosowany, tak jak powiedziałam, zarówno w kuchni, jak i w kosmetyce. Wykazuje działanie dezynfekujące, przeciwwirusowe, antybakteryjne, rozgrzewa też, także ma piękne działanie rozgrzewające, więc w momencie, kiedy ja sobie taką maseczkę robię z tym cynamonem i z kawą i wcieram ją sobie w twarz ruchami kolistymi, to wtedy właśnie moja skóra się bardzo ładnie rozgrzewa. Potem można sobie nałożyć czy krem nawilżający jakiś, różany, czy własnej domowej roboty krem nagietkowy, tak jak ja sobie robię. Także maseczka właśnie z cynamonu, kawy i właśnie oleju z oliwy bardzo ładnie nam nawilża i wygładza skórę twarzy. Jest ona stosowana do cery normalnej i do cery przesuszającej się. Ja mam raczej cerę normalną, także taką maseczkę właśnie sobie stosuję. Tutaj dajemy właśnie tą oliwę z oliwek też, polecam, dlatego że oliwa z oliwek ma również działanie przeciwzapalne i ma witaminę A, E. No, oczywiście to są witaminy bardzo korzystne dla naszej cery również. Nawilża, ujędrnia, ma działanie przeciwzmarszczkowe, także przy regularnym stosowaniu właśnie oliwy z oliwek przy takiej maseczce to właśnie spłycamy sobie na przykład zmarszczki, także jest bardzo to pożyteczne. No i ja właśnie łączę te wszystkie składniki, drodzy Państwo, czyli biorę sobie taką miseczkę, do niej dodajemy właśnie te fusy z kawy, tak. Tam można dać po prostu tyle, ile się chce, jeżeli to nie jest na całe ciało, tylko jest na twarz.
więc nie musimy po prostu robić jej bardzo dużo. Czyli jakieś 2-3 łyżeczki kawy mielonej i do tego dodajemy łyżeczkę oliwy z oliwek i do tego, proszę Państwa, wsypujemy sobie też nasz cynamon, także dajemy troszeczkę cynamonu, niedużo, tak odrobinę. I to wszystko ładnie mieszamy. Możemy mieszać przez chwilkę, tak żeby składniki się ładnie nam połączyły. To wtedy powstaje taka papka. Troszeczkę niech one tutaj właśnie te składniki się ładnie połączą i razem, że tak powiem, współgrają. Także zostawiamy to troszeczkę, żeby się ładnie połączyło na chwilkę. I potem możemy sobie taką maseczkę już wtedy o takiej konsystencji peelingu bez problemu nakładać na skórę twarzy i peelingować sobie bardzo ładnie twarz takimi ruchami okrężnymi, tak żeby nam ten zrogowaciały naskórek właśnie bardzo ładnie zszedł z twarzy. Wtedy w momencie zrobienia tej maseczki możemy ją też na jakiś czas zostawić na twarzy, na przykład na 10-15 minut i potem zmywamy sobie to wszystko ciepłą wodą. I tak jak mówię, potem możemy sobie po prostu do tego dołączyć nałożenie na przykład kremu nawilżającego, taki krem, jaki tam Państwo sobie używają. Ja preferuję nawilżające kremy. Teraz druga maseczka. Tu mamy, też będziemy właśnie używać kawy, fusy kawy. Płatki owsiane, mamy troszeczkę cytryny i mamy rozpuszczony miodek. No oczywiście najlepiej to miodek z takiej pasieki, gdzie jest to ekologiczne, zdrowe, i możemy sobie ten miodek i w kuchni używać i właśnie użyć do naszej drugiej maseczki. Więc tak, mając drugi pojemniczek, robimy sobie drugą maseczkę, która jest zrobiona właśnie z płatków owsianych. Tu mamy te płatki owsiane. Wsypujemy troszkę płatków owsianych. Tak, dodajemy właśnie nasze fusy z kawy, którą sobie na przykład dziś rano wypiliśmy i fusy z kawy nam się właśnie przydadzą do tego, żeby zrobić tą maseczkę. Także nie wyrzucamy fusów z kawy. Do tego oczywiście dolewamy nasz miodek, który troszeczkę tutaj rozpuściłam. Wtedy bardzo ładnie te wszystkie składniki się łączą, łącznie z naszymi płatkami owsianymi. Tu w zależności od tego, ile nam tej maseczki potrzeba. Także 2 łyżeczki może być płatków owsianych, 2 łyżeczki kawy. No i możemy sobie do tego wcisnąć jeszcze na przykład cytrynę, ponieważ cytryna na przykład rozjaśnia przebarwienia. Także troszeczkę możemy tej cytrynki sobie tutaj do tego wcisnąć. Oczywiście te wszystkie składniki ładnie mieszamy, tak żeby one się bardzo ładnie nam tu połączyły. Można troszeczkę więcej miodu dodać. I po prostu niech te płatki owsiane też tam przegryzą się właśnie z naszą kawą i z naszym miodkiem. Bardzo ładnie. I będziemy mogli sobie po prostu taką miksturę, powstałą papkę, bym powiedziała, możemy jeszcze troszeczkę dolać tych fusów z kawy, taką powstałą papkę możemy sobie po prostu wtedy bardzo ładnie nałożyć na oczyszczoną skórę twarzy. Proszę zobaczyć, tutaj są właśnie te płatki owsiane, kawy, fusy z kawy, cytryna i miodek rozpuszczony. Możemy sobie taką papkę właśnie nałożyć na naszą skórę twarzy, na oczyszczoną cerę i pozostawić na jakieś 15 minut, a potem sobie to po prostu zmywam ciepłą wodą. Także, drodzy Państwo, takie domowe maseczki
które właśnie tutaj mamy. Jedną właśnie z płatkami owsianymi, cytryną, miodkiem i fusami kawy. A tutaj właśnie mamy kawę, fusy kawy, cynamon i oliwę z oliwek. Takie dwie maseczki możemy sobie spokojnie wykonać metodą domową i korzystać po prostu z nich. Nawet mówię, to może być używana, która ma oliwę z oliwek i cynamon, też do peelingu na całe ciało, bo bardzo korzystnie wpływa na celulit. No i pobudza krążenie, także możemy sobie brać prysznic i wtedy oprócz maseczki na twarz możemy sobie super zrobić peeling bardzo tanią domową metodą. Tą maseczkę bardziej używam na twarz niż na całe ciało. Nie okładam się płatkami owsianymi akurat, ale myślę, że jeżeli ktoś sobie by tak życzył, to też można tak zrobić. Więc to są takie dwie maseczki, które ja używam, które wykonuję ze składników, które mam w domu i po prostu metodą domową dbam o swoją cerę. Tak jak mówię, oliwa z oliwek przy tym rodzaju maseczki, który tutaj mamy wykonane, no to właśnie też spłyca nasze zmarszczki, czy właśnie niweluje je w jakimś stopniu. Także polecam serdecznie, oprócz tego, że mamy kawę, którą możemy sobie pić, tak? To mamy jeszcze do tego pożytek z naszych fusów kawy, które nie wyrzucamy, a użytkujemy, wykonując maseczki na twarz. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Proszę spróbować zrobić sobie taką jedną czy dwie maseczki i przy jakimś takim dniu, gdzie potrzebujemy się zrelaksować, wykonać sobie taką maseczkę na twarz i po prostu nie trzeba chodzić do sklepu i kupować maseczek jakichś tam firm, ponieważ możemy sobie zrobić naszą domową, firmową maseczkę samodzielnie. Pozdrawiam serdecznie i proszę komentować na dole, jakie Państwo mają pomysły, jakie używają maseczki. Będzie mi bardzo miło. Proszę subskrybować i w następnym filmiku też, w jednym z następnych filmików pokażę Państwu jeszcze inne rodzaje maseczek, które używam, bo używam jeszcze inne maseczki. Po prostu wykonuję je tak sobie na zmianę, w zależności od tego, czego wymaga moja cera i czy to jest okres letni, zimowy, czy po prostu chcę się tylko zrelaksować. Także dziękuję serdecznie i do usłyszenia.